Nasz nowy szef anteny Radia Z. Jak nim się zostaje? Musisz być tak: mistrzem w teatrze, w filmie dubbingu i kiedy już zawładniesz uszami, sercem i rozumem, to masz tę robotę. Dziś z nami Jarosław Boberek. Dzień, dzień dobry. dobry. dzień dobry. Cześć Jarku. Cześć. Y Jarek, zacznijmy może od y tego słuchowiska słynnego serialu Radia Z. Y Niech to usłyszał mhm. I właśnie, jak zostałeś tym Tobiaszem Ornowskim, to, czyli no, szefem anteny Radia Z? Yy. Jak, jak się do tego, wiesz, no, jak się dokrapałeś do tego stanowiska? No tak, nominował mnie na to stanowisko Krzysztof Czeczot. Po prostu. On jest winowajcą, żeby nie powiedzieć pomysłodawcą. I no po prostu, któregoś dnia zadzwonił telefon. Jarek, czy zechciałbyś objąć taką... I taką funkcję. Mówię, super, świetnie, czuję się zaszczycony. Zwłaszcza, że lubię się z Tobą spotykać, więc I to nie jest żadne tam kadzenie Krzyśkowi, nie, 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 nikt, nikt, nikt sobie tam nie myśli, że ja sobie kolejną kolejne stanowisko załatwiam. Nie. <laughs> tu nagle nie Ale stanowisko. naprawdę, szczerze mówiąc, z, z Krzyśkiem pracować, bo on jest zawsze bardzo rzetelnie, uczciwie przygotowany do tej pracy, zaraża yy, współpracownika pewnego rodzaju taką dobrą, pozytywną energią i fajnie się pracuje. No więc. Yy, no głupi byłbym, gdybym odmówił tej funkcji. Krzysztof Czerzot, czyli twór, reżyser i, i też producent, reżyser, tego producent. naszego serialu. Yy, również narrator w tym no. słuchowisku. No, człowiek orkiestra. Słuchaj, powiedz mi, co dla ciebie, wiesz, no takiego wygi. Yy, yy, wygi. No, mo mogę tak powiedzieć. Wygi. No, no wygi. nie mycie, ale wygi. Wygi, Wy... wygi na. <słuchaj> A, no, nie, wiem, że tego nie można. Słuchaj, Słuchaj było intrygującego w tym projekcie. Hmm. No. Myślę, że sama mm, intrygująca była intryga, bo że no w ogóle wszelkiego rodzaju wątki kryminalne gdzieś w słowiskach dobrze robią tej formie twórczości, bo zwłaszcza jeżeli to jest forma serialu, no bo to zawsze gdzieś zawiesimy. Rzecz, akcje w takim punkcie, że widz potem się nie może doczekać, przebiera nóżkami. Kurde, no jak zawsze, zawsze muszą skończyć w takim <grym> momencie, żebym ja nie mógł, nie mogła spać i. i... No tak, ale o to chodzi, no, żeby tak odpowiednio tą wędką rzucać, żeby ta rybka w postaci y, odbiorcy, słuchacza, widza się y, znalazła. No i ale robimy to dla widzów, więc to musi być atrakcyjne, błyskotliwe, nietuzinkowe. No i myślę, że to takie jest. No, no, no i właśnie dlatego. Słuchaj, bo jest w ogóle jakiś, jak ty to odbierasz, bo jest jakiś taki fenomen, który od paru lat narasta, e, mianowicie nie dość tego, że w ogóle, wiesz, audiobooki, słuchowiska, to jest jakiś to podcast, w Polsce ludzie słuchają, ale też historii kryminalnych. Nie wiem, co my, lubimy się cholera mordować, albo lubimy być straszeni, że ktoś za nami biegnie z nożem. No, ale to zawsze było w, jakby na pierwszym miejscu, no. Yy, obyczajowość, mm -hmm. yy, melodramaty, to tak zawsze to szło troszeczkę z tyłu, no. Każda sensacja, kryminalność, no, to, no, to, to wciąga. Ludzie są ciekawi, żeby nie powiedzieć rządni krwi, no. Um, więc no te wszystkie krzykliwe tytuły w gazetach no, zabili go, on uciekł. Yy, Potworne morderstwo w Sochaczewie. Wiesz, yy, koszmar poranka. Koszmar poranka, yy, oczywiście. Tragiczny no. wieczór. Ostatnia zemsta Andrzeja. No, tu się to, to jakby no, ograniczeniem jest tylko ludzka. bolek znowu atakuje. ale oczywiście, no mordercze zapiekanki trzy. Więc. No, więc ta, ludzie lubią, twórcy o tym wiedzą, więc no, dają. im No tak, robią. tylko że tutaj, jakby właśnie dzięki temu, że to jest tak powszechne, to można odróżnić to, co jest z klasą i to, co jest. Bo wiesz, jest fajny rodzaj straszenia i fajnego. Ale grina. to jest oczywiście. No to jest. To, to jest, to jest, to jest no, Warunek sine qua non, no to to musi mieć to jakość, nie? Tak, tak. To nie może być byle co, no bo po pierwsze, no świat już tak wy, wyśrubował tę jakość przede wszystkim z powodu jakości technologicznej, możliwości jakie daje współczesna technika. No kiedyś nagranie płyty analogowej, to był w, 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 i słuchowiska w tej formie. No, to był wyczyn. No, trzeba było w jednym miejscu zebrać wszystkich artystów, aktorów. Tam się nikt nie mógł pomylić. To się wszystko grało na tak zwane setki. Jeden do jednego. Jeden do jednego. Tam montowało się w, w, w obrębie, yy, nie wiem, rozdziałów. No. Części pierwszej, drugiej, trzeciej, dziesiątej. Ale to, co było w środku, było niemontowalne. No nie yy, a teraz, dzisiaj, każdy aktor nagrywa sam. Ja nie twierdzę, że tak jest lepiej, ale z powodów technicznych to pewnie tak jest. No bo każdy Czyli ma... ty nawet nie spotkałeś tych pracowników nie, 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 Radia Z? Nie, nie, Może nie, nie, nie mówmy nie, tego. Nie, nie, nie. <laughs> nawet, nawet na korytarzu. Więc mm, no tak, no, to jest zupełnie jakby inna technika mm, pracy, yy, ale to jest jakby właśnie z powodów yy, technologicznych yy, lepsze, bo to no, każdy ma inne parametry głosu. Yy, więc realizator automatycznie tak. może wszystko idealnie podrównać. Więc jeżeli ktoś ma tendencję do mówienia na tak, tak zwanej swojej średnicy takiego dość słabego... Co to znaczy swojej średnicy? No, czyli to jak mówisz normalnie, bezemocjonalnie. To jest tak, jak my w tej chwili mniej więcej Roz, rozmawiamy. Rozumiem, tak, tak okej, okay, Nie sile się na to, że... A, to, dobrze, dobrze. Nie ani stawia, nie czaruję jakichś, cię głosem tak, tak. i nie robię jakichś tam tak, tak, Tylko mówię na no, no, normalnym... No, tak ten. po środku, tak? Y no to no każdy ma jakby to też na innym, innym poziomie. No i flegmatyk będzie miał mniej, człowiek energiczny, dynamiczny będzie miał więcej. I można ich ze sobą zsynchronizować, wyrównać te poziomy. No tego się lepiej słucha. Eee, no, ale no niestety tak zwany aspekt towarzyski, no to tutaj leży. Słuchaj, ale to no właśnie, a ty jako szef anteny mm, Radia Z, jaki jesteś, bo już też ludzie słuchają, no jak, jak siebie odbierasz, czy jesteś po prostu groźnym szefem, czy o czymś stanowczym, czy świadomym? Wiesz co, ja w, w tej przestrzeni słuchowiska niespecjalnie miałem y, sposobność y, pokazać to, Mogę wam tylko powiedzieć, jakim jestem szefem. Opowiadać bajki, nikt może w to nie uwierzyć. Nie wiem, na ile jestem w tym wiarygodny. Natomiast no, tam mieliśmy już jakby konkretne, dynamiczne sytuacje tak. Tak? zadane. Tam już była akcja, tam się już coś tak. działo. No i jakby tego szefa spotykamy już w określonej sytuacji. On musi na nią zareagować, paluszki się pocą, czas ucieka. No i wiesz, to, to jakby już też warunkuje zachowanie szefa. Więc nie, on, no, myślę, robił to, co mógł no, i to, co było właściwe w tej e, sytuacji. Czy, życzymy, bo już serial trwa, wszy wszystkim spoconych właśnie paluszków, ale tu gwarancją też jest chyba jakość tej literatury, bo to i Jakub Ćwiek, i Wojciech Yhym. Chmielarz, tak. czyli tacy giganci no, naszego kryminału. szacun dla panów, naprawdę. To przyjemność była pracować na tym ich materiale. Wiesz, boimy się trochę my, jako pracownicy tutaj, że jak będą kolejne sezony, to będą ginęli kolejni pracownicy, na przykład czy, czy radia i teraz, wiesz, nie Boże wiesz, Ale zauważ, że. Znaczy, na no nie. Oj, nie byłem za dużo nie, powie, nie, nie znaczy... Nic nie chcę. No, mogą ginąć, tak. tak. <laughs> Słuchaj. Bezpowrotnie. Jarek, cofnijmy się do. Do dzieciństwa. Do dzieciństwa, <laughs> właśnie. Do, do, do Szczecinka Naprawdę? i do. Ojej, no. A ja bardzo bym chciał, bo ja to strasznie lubię te tematy. Jaki jest los, bo jesteś synem wojskowego, tak? Jaki jest tak. los takiego synka wojskowego? <laughs> no cóż, no wiesz. Całe życie. W okopie, w, w kurzu bitewnym. <grym 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 ale a, tak naprawdę to ja kiedyś właśnie z racji zawodu mojego taty byłem przekonany, że jest wojna. Bo w, telewizji, no bo w telewizji lecieli cztery pancerni. Ja jak wyjrzałem za okno, bo mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Czarnym pod Szczecinkiem, bo ja się urodziłem w Szczecinku, wyjechaliśmy zaraz krótko po moich urodzinach do Czarnego, tata tam... Objął jakąś tam funkcję w dywizjonie pancernym. A potem znowu wróciliśmy do szczecinka, ale wtedy w tym, w tym czarnym, jak mieszkaliśmy, to za oknem jeździły czołgi. No i mi się to wszystko kleiło, rozumiesz. Włączam telewizor cztery pancerni, wojna. Oni walczą o życie. Za oknem jeżdżą czołgi. Matka mnie wysyła do taty z obiadem i niosę mu taki obiad w takim. Eee, takie to się trojaczki kanka, Poczekaj, albo kanka. Nie takie w kance, no, nie niosłem mu mleka na obiad, tylko niosłem to takie trojaczki, trzy, dobrze, trojaczki. z trzech ja elementów to zna, się ja składało. Obiad też latem, taki potrójny. Tak, czasem taki, no, taki jak ktoś miał wypasiony, to miał poczwórny nawet, no. Ale myśmy mieli potrójny. właśnie. no, poczwórny to miał pewnie generał, wiesz, No, tak. <laughs> I tam właśnie zupa, drugie i, i jakiś deser, no i dzieciak zasuwał z tym, czyli ja. I przechodziłem przez jedną wartownię, drugą wartownię, druty kolczaste, wozy y, bojowe jakieś opancerzone, pełno wojska biegało. No błagam cię, no, ja miałem zryty beret. No. Wojna jak nic. <gryty> hełm. Mój tata z ja nie miałem hełmu. Właśnie. No dobrze, porządku. I mój beret. tata z pistoletem y, y, przy pasie, więc no y, to trochę minęło czasu, zanim zostałem wyprowadzony z tego błędu. Słuchaj, no ale to też wiesz, niektórzy z takich powodów lądowali na kozetkach, śmieje się, wiesz, ale rzeczywiście. No tak, ja wiesz... pamiętam, nie będąc, będąc wnukiem makowca, ale nie będąc nikogo już, wiesz, moja rodzina nie była związana z wojskiem. Ale mimo to moje rysunki, jak znajdujesz dzieciństwa wszędzie wojna. wiesz, To teraz sobie wyobrażam w twoim przypadku. No ja bardzo lubiłem żołnierzyki, bardzo lubiłem rysować żołnierzy i kiedyś zrobiłem. To jest trauma z dzieciństwa. Uwaga! Pani w przedszkolu poprosiła, żeby każdy narysował coś, co. Co lubi, co mu sprawia przyjemność, co chciałby komuś pokazać. No i ja narysowałem żołnierza. Żołnierza jak żywego miał patki na, na kieszeniach munduru, guziki, bagony, pagony, odznaczenia, szarże, wszystko jak trzeba. I komu chciałbyś go przekazać. I, 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 i pani mówi bardzo ładny rysunek, bardzo ładny dzieci. Tylko czegoś tutaj brak. I ja przerażony patrzę na ten swój rysunek, Boże, czego tam brak, czego tam brak. No i taki spanikowany próbuje zorientować się, czego tam, czego tam brak, a dzieci zaczynają mówić. Ten żołnierz nie ma rączek. No i zrobiłem wszystko, co trzeba, tylko że zapomniałem narysować żołnierzowi rączki. O kurde, to, to, no, to. Można odnieść wrażenie, że był to żołnierz po przejściach, ale on był uśmiechniętym żołnierzem. Ale no może był jakimś typem twardziela, że jak nie miał rączek, to i tak się dalej uśmiechał. ale... Może cieszył się, że Jarosław Boberek go narysował. O no przychodzi. Ale tak, to taka trauma z dzieciństwa, że wszystko tak, tak mi dobrze poszło. Taki byłem szczęśliwy. Ojej, a udało się. Pani mnie pochwali. A tam nie ma rączek. Słuchaj, no to nagle gdzie aktorstwo, gdzie y, jakiś wiesz? No bo. To nie, aktorstwo to jeszcze bardzo daleko, ale jakby ale już żelazo to... było kute. No właśnie, chodzi mi o jakiś wiesz. Ja wiem, chodzi ci o dziadka. Dziadek w moim życiu odegrał jedną z najważniejszych ról. Był moją najukochańszą osobą, żeby nie powiedzieć osobistością w moim życiu. Był nieprawdopodobnie śmiesznym człowiekiem do tego stopnia, że wszyscy ludzie, którzy. Gdzieś tam się z nim zderzyli, zetknęli, to cierpieli z tęsknoty za nim. Chcieli znowu spotkać dziadka Zygmunta, jakkolwiek, przypadkiem czy celowo taką sytuację sprowokować. Moi koledzy, znając przez wiele, wiele, wiele lat dziadka, jak wyjechali w świat, budować swoje życie, zarabiać, to jak wracali w rodzinne strony to pierwsze kroki kierowali do dziadka Zygmunta. Naprawdę? Z, tak, Exacto. zanim jeszcze dotarli tam do siebie. No do, Wiesz, bo jakbyś opisywał mojego dziadka Ignacego, wiesz, to też taka legenda, do tej pory mnie znajomi pytają, kurczę, pamiętam twojego dziadka, jak przychodziliśmy do, no. y, do kuchni i on nam tam coś opowiadał, też taki trochę anegdocia, czyli taki twój pierwszy mistrz, tak? No tak, i dziadek w ogóle był najśmieszniejszym człowiekiem świata, znał tyle różnych dowcipów, dykteryjek, piosenek, ten dom moich dziadków w ogóle był zawsze no. takim rozśpiewanym domem, Babcia grała na pianinie, dziadek śpiewał, babcia śpiewała, oni teatrzyk amatorski założyli w szczecinku. Jak się nazywał teatrzyk? A nie mam bladego pojęcia, ale mam zdjęcia, jak babcia hmm? jak grali Orzenek, Gogola i babcia grała sprawę. Pożona literatura, wiesz. A co dziadek rano. grał y, jajecznicę. Jajecznicę I... grał dziadek? Tak. I, i, I nie w nie jakich loka miał tutaj takiego wykręconego na czole. Ale ściętą taką bardziej, czy, 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 czy taką, <grym> jaki rodzaj <grym> <jesz? Nic grym> ha, 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 ha. Nie. Yy, no, w każdym razie yy, no, dziadek jak się rozkręcił, to się spadało pod stół po prostu. Niesamowite. A co takiego najbardziej pamiętasz? Dziadek jeszcze miał całą, całą masę różnych takich 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 oni byli z Wilna więc w ogóle te, te, taka taka szajba taka nie wiem skaza nadawania imion przydomku przy, przy przydomków różnych przy, ksywek, różnych pseudonimów. tak ale zawsze on, cechowało ich to że, cechowało te przydomki te, te ksywki to że one były długie Eee, i na Nie, no, był... ksywka powinna być krótka. No, tam zawsze były długie, bo na przykład był sympatyczny pan Franio. Kurczę. I do tej piękne. pory, znaczy do tej pory, ja pamiętam, jak przyszły gdzieś tam już jakieś moje czasy, ja już chodziłem jakiś czas po świecie, to jak dziadkowie mówili do niego sympatyczny panie Franio. I ludzie dookoła też mówili: O, sympatyczny pan Franio. Kurczę, ale wiecie to naprawdę, bo na przykład pamiętam, jak mój... Mój ojciec był generał Kuropatkin, na przykład. No. Generał Kuropatki Tak. A ty miałeś jakąś ksywkę? Nie, od dziadka nie. No ja byłem. Yy, to z, t, dziadek mnie nauczył takiego, yy, trudno powiedzieć, yy, wierszyk, bo to jeżeli poezja to, to biała. E, yy, I to było. O tym, kim, dla kogo z rodziny jestem. Ja już tego nie pamiętam, ale że dla babci byłem słoneczkiem, e, dla kogoś tam. To się tam nawet czasem rymowało. E, dla dziadka, i tu zmieniałem głos podług wskazówek dziadka y, interpretatorskich, dla dziadka byłem skarby, y, a dla wujka byłem hunczwot. I, I to różni starzy, znaczy dla mnie wtedy starzy ludzie z kręgu moich rodziców czy dziadków bez przerwy mnie prosili: y, Jarciu, Jarciu, a powiedz, powiedz, kim dla kogo jesteś. Ja już do znudzenia to powtarzałem, tak, mantrę, no ale to był, myślę sobie, że to było mega, mega śmieszne, jak taki mały, czteroletni człowiek wyrzuca z siebie takie rzeczy i jeszcze to interpretuje. No to wiesz, to już właśnie no To nie było wyklepanie To, to, no, to. No. to były pierwsze zajęcia aktorskie. Ale też no, wiesz, właśnie z dziadkiem. Dawał ci jakieś zadania, jak no dawał mi, Tak, dawał mi różnego rodzaju dźwięko naśladowcze zadania, no i jak kurczę. skrzypią drzwi, jak tam. Czekaj, wiem, ale jak mógł skrzypić jak... skrzypieć drzwi, czy człowiek jest w stanie to. Och, Szymonie, doskonale wiesz, że tak. No. Pfff... Ty no, poczekaj. No to powiedzmy, szafka, ale. No, no, skrzypią. No. Ale to idealnie zrobiłeś. No to. No bo dziadek skrzypiał ze mną. Nie raz, nie dwa, nie trzy. I <grym> co robiłeś w nosiu ze swoim dziadkiem? Skrzypiliśmy, byliśmy skrzypiącymi. I z dziadkiem robił właśnie różne dziwne, głupie rzeczy. takie, no, z, z pozoru wydawało się, że to głupie, ale, ale no fantastyczne. No, jakieś robiliśmy takie. To jest o tym, jak nie wiem, jak zachowuje się kaczor. I to nie był jeszcze. Nie miało to żadnych. Związków konotacji z Kaczorem Donaldem, ale już było tak... to potem robiłeś, tak, tak. No ale... i tu się pojawia ten wątek Kaczora Donalda, ponieważ dziadek był mistrzem, nadmistrze, i, a w telewizji yy, w, w emitowano Kaczora Donalda, no i ja zacząłem tego Kaczora Donalda próbować robić. No i... Ile wtedy miałeś lat, jak zacząłeś? Pięć, sześć. Kurde, ale Jarek, wszyscy wtedy próbowali robić tego kaszera Donalda, no właśnie, bo on był nie, nie, nie się niczym nie wyróżniałem. Kompletnie, tylko wiesz. Tylko no, ja się no co, tak napiąłem, że... mieliśmy robić, że, wiesz. No, no właśnie. Yy, tak się napiąłem, że coś z tego zaczęło wychodzić. Nieudolnie, bo nieudolnie, ale tak. I tu dziadka pobiłem po raz pierwszy i bodajże jedyny w życiu i, 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 no i dziadek za boga nie był w stanie tego kaczara wyemitować z siebie. Wiesz, bo może nie to pokolenie, wiesz. No. No. Chociaż kaczor, Donald, czekaj, kiedy w ogóle. Oj, jeżeli są notacje dotyczące mojej osobistej twórczości, to tam jest o tym, że ja już od tam 20 któregoś roku pracuję. Tak. Jak to, 20. No tak, no, no bo. <noise> No bo tam powstawały te pierwsze animacje. Okej, okay, dobrze. No, czyli... Ale to się jakby wkleja w mój życiorys. I nagle no i nagle wychodzi, no, że, jest, że wsiadłem w maszynę i przeniosłem się w czasie. No. 1936. No dokładnie, pierwsze. dokładnie. Naprawdę. Naprawdę jestem jestem gdzieś tam tam jest, no, że W tym roku zrobiłem to, w tym roku to, w tym roku to wszystko. Wszystkie odcinki ale... rodziny zastępczej, nie wiem, no whatever, cokolwiek, czegokolwiek nie tknąłem, każda rzecz, każdy tytuł jest wymieniony. No i tam początki sięgają. Końca lat dwudziestych, potem jest tam trzydziesty drugi, trzydziesty i tam. I Ale tak... słuchaj, to piękna historia o dziadku. W ogóle hołd, y który się powinno oddać y dziadkom, to jest coś, co mi chodzi y po głowie od dawna, bo jednak kurczę, wiesz to dobry dziadek, to może naprawdę zaważyć o, o, o losie. Taki naprawdę legendarny dziadek. No tak, to prawda. Babci też niczego nie. Nie należy umniejszać, ona ten Ale cały absolut... dom prowadziła, scalała to wszystko, trzymała do kupy, tłukła dziadka szmatą i mówiła, o, durniuk, durniuk ty. Słuchaj właśnie, Jarek, a twoja ścieżka potem, no bo przecież też były różne jakieś wyzwania, bo to jest trochę i archi... chciałeś być architektem, mhm. to jednak jak się przebiłeś, wiesz, że poszedłeś w kierunku aktorstwa, jak, jak, wiesz, czy tam... No wszystko w życiu jest po coś. Ja się nie dostałem na architekturę za pierwszym razem. Drugiego razu już nie było, bo bardzo serio traktowałem ten pomysł zostania architektem. I żeby nie tracić czasu, kiedy się nie dostałem, poszedłem, zdałem egzaminy, bo się jeszcze wtedy egzaminy zdawało, do studium policjalnego budowlanego. A nie groziło ci wojsko, sorry, że tak pytam. Ale. No, i, no i wojsko, i ja w ogóle w życiu miałem dwa bilety do wojska, ale jakoś szczęśliwie... Czyli dwa bilety, bo moment, przepraszam, no już bilet. No dostajesz bilet, bilet i jest przydział jednostki. A tak? bo wiesz, że bilet to już jest tak, ja pamiętam, bo... Nieodwracalne. Nieodwracalne, mm. żeby główna no, miałem... metoda była taka, żeby nie przyjąć biletu, bo jak już miałeś bilet, to już mm. potem jesteś, no prawie, że dezerterem. Albo tak ale zwanego... te bilety przyjmował mój ojciec. No. Uchylający. A, okej, okay, dobrze. No, rozumiesz. Rozumiem, dobrze, w porządku. W porządku. No i to studium budowlane posiadało również teatrzyk. Stajnia Pegaza to się nazywało. No i... Gdzieś mnie tak zawsze ciągnęło. Ale to w ogóle, wiesz, to teatrum. niesamowite, że w studium... Więc wstąpiłem tam. Budowlanym, wiesz, teatrzyk, to kurczę, wiesz, no... no to jest duży, duży budynek, dużo klas, no dużo tak. profili. Zawodówka, technikum, studium policyjne, więc... Jest w, w czym wybierać. No i ktoś tam przytulił do tego budynku ze swoim pomysłem. Konkretnie Ewa Ignaczak. I padam No, założyła ten teatrzyk. Mm, nie pamiętam nawet, jak tam się pojawił. No, kolega mnie namówił, no, jak to zwykle bywa. Mówi, o chodź, fajny teatrzyk jest ten. O, fajnie, o, ja lubię teatr. No, no to chodź. No i, no i zostałem. No i tam któregoś dnia na jeden ze spektakli tego teatru przyszedł człowiek. Potem przyszedł za kulisy i zaczął mnie namawiać, żebym zdawał do szkoły teatralnej. Ja się zaciśniętą pięścią pukałem w łeb. Jakiej szkoły teatralnej? Ja nawet nie wiem, gdzie są szkoły teatralne. No, Dobra, w Warszawie, w Krakowie. A nie, nie, ty będziesz do Wrocławia zdawał. No bo tam ci jeszcze papiery prawdopodobnie przyjmą. Za tydzień są egzaminy. No i... Ja się boksowałem z myślami, boksowałem. Bo czekaj, ale Jarek, kudę za tydzień egzaminy, wiesz, no ja słyszałem, że do wiesz, szkół teatralnych to te egzaminy... No tak, nie ma co tam znowu tego tak. demonizować, ja ci powiem, no jeżeli coś ma wisieć, to, no ja to rozumiem, będzie wisieć. Tak, tak. No, i, e, no i to było tak, no, że wiesz, no, ludzie próbują spełnić swoje marzenia i tak. wypiłowują to, wy, wycinają, szlifują, no i wychodzi jak wychodzi. A czasem jakimś psim swędem. No po prostu z jakiejś takiej wiesz, wariacji impresji, naturalności. Może I, właśnie czasami za dużo ma um, no. się przygotowywać. No cholera. i no, 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 dokładnie, no jakby ja poszedłem, Ten. nie wiem, za, za jakimś głosem yy, I swój intuicji, egzamin? oczywiście. I no, ja się zachowywałem tam jak idiota. Ja w ogóle nie Ja co chwilę odkrywałem nowe, no tu się już egzaminy się rozpoczęły. Ja zostałem dopisany do, do, do listy długopisem w piątek. W poniedziałek się zaczęły egzaminy. No i egzaminy trwają. A ja się dowiaduję, że tu trzeba coś zatańczyć. Ja mówię, Jak zatańczyć? Co, że... Nie, no na to się nie umawialiśmy. No tak. No i na korytarzu, <laughs> gdzieś tam, w takim korytarzu, wyłożonym jasnymi kaflami. Pamiętam, to jakaś taka dawna kuchnia była, nie wiem co to było. W każdym razie po tej śliskiej posadzce. Eee, zasuwałem krakowiaka. Ktoś mnie tam mówi, to jest, krakowiak jest najprostszy. <laughs> tu się podboczek łapiesz i zasuwasz. Najpierw w jedną <laughs> Nie, stronę po przekątnej. potem zmieniasz już. rączki, druga rączka <laughs> podboczek przeciwna do góry i jedziesz w przeciwną stronę, no. A jeszcze jak ci się chłopca uda wyciąć, to, to w ogóle rewelacja. Słuchaj, to jak tak by wyglądały egzamin teraz, to zaraz wszyscy będą chcieli zdawać, że po prostu tu bierzesz, naleje ci wody, wiesz. O. Tu bierzesz rączkę, tam bierzesz rączkę i okay. już jesteś. No, i, no tak, ale za, i udało to nie się były egzaminy do szkoły tanecznej. Więc, no dobra, dobra, no, ja no wiem, no tak, tak, tak. No. Ten, ten Krakowiaczek nie był o niczym przesądzającym, no a jakkolwiek trzeba było go wykonać. E, jakieś tam dowiedziałem się, że też będą przesłuchania e, rytmiczne, że pani będzie grała, ja będę w, tak, nie tak, wiem, tak. klaskał, podskakiwał, biegał po kole. I takie różne tam, że no ale to spokojnie. Ja do szkoły muzycznej chodziłem, więc tu z poczuciem rytmu nie mam żadnego problemu. Podska podskoki też lubię, więc to. No i tak dalej. Potem jeszcze się okazało, że mam jeszcze egzamin teoretyczny, bo wtedy takie były. Taką małą maturę napisać z historii teatru i dramatu. Jak zapytałem potem mojego po latach, mojego profesora, potem po, po, po przyjaciela który był profesorem od historii teatru i dramatu, jak ocenił moją pracę, powiedział, że dwa, powiedział, dwa plus dostałeś. I komentarz, bełkot intelektualny. No bo ja nic nie... W ogóle byłem czeski niebieski. No co ja mogłem powiedzieć, no? Ja byłem baranem wtedy, no. to, to, co, co... było twoim mocnym punktem wobec tego na tym egzaminie? No, masz się boję powiedzieć, no jakaś osobowość i... Po prostu. E, no i przygotowane teksty, no. A co miałeś eee. przygotowanego? <laughs> no i to też było zarąbiste, ponieważ to wszystko <laughs> było e, przygotowane. No to w, cudz w cudzysłowie przygotowane, no bo to były fragmenty spektakli z e, stajni Pegaza, okay. e, z którą współpracowałem. No i to listę e, e, tekstów, które przygotowałem. Przedłożyłem yy, komisji szacownej i oni zwariowali, bo tam było fragment z Księgi Hioba według tłumaczenia Miłosza, fragment z Księgi Hioba według tłumaczenia Miłosza, fragment z Księgi Hioba i tak dalej. Kor, yy, monolog Banderilli z Koridy w Tuszenki, monolog Piachu z Koridy w Tuszenki, monolog Byka z Koridy w Tuszenki, monolog Torradora z Koridy w Tuszenki i tak dalej, i tak dalej. A czemu taki wybór, panie Boberek? I nie można było wtedy, było to dość niepopularne, zdradzić się z tym, że się uczęszczało do jakiegoś kółka grania z tego teatralnego. Tak, oni tego nie lubili. Prawda? No nie, no bo wolą mieć czystą, tak. niezapisaną tablicę niż z jakimiś już nale naleciałościami, manierami. lepiej, żeby myśleli, że to taka iskra Boża dar odbozi, że to nikt tutaj y y ręki do tego nie przyłożył. Na co odpowiadam na to pytanie? Mówię, no, no, bo, no, bo, no bo ja lubię te rzeczy, no bo to. to... To mi się podoba. I pomyślałem sobie, że nie będę Aspryciem. komisji schlebiał chociażby <laughs> przez fakt wyboru tam tych Norwidów, Szekspirów yy, yy, czy innych tam yy, Rilków. Yy, no i tak. Yy, na kolejnym etapie jak wchodziłem do sali przesłuchań to już był szmerek taki i pomyślałem sobie, no jest dobrze, 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 jest dobrze. No, bo... że już szmerek taki jest że... to, to, ten, ten, to ten, ten ten a co pan nam jeszcze raz zaśpiewa? A ja mówię, a mogę sobie yy, zagrać na pianinie? a to pan też ja wie no trochę yy, no i zagrałem im a co to jest? a to jest y, taka piosenka z bajki Myj do dziur". i to znowu było z tej stajni Pegaza popełniliśmy bajkę dla dzieci zatytułowaną Myj do dziur, do której ja popełniłem trochę muzyki. No i piosenka z tej bajki. Nie oni zwariowali, bo to była piosenka o myciu się. Niechaj żyje, niechaj żyje mydło, co nas co dzień myje. Gęsty grzemień, szczotki, gąbki, proszek, który czyści ząbki. Myjmy się, nurkujmy, pluskajmy, koziołkujmy, kąpmy się w wiatrze, w szafliku, w rzece, w jeziorze, w strumyku, zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie, w wodzie chwała niech będzie. I Jezu, co to? No... Myślę, że poszedłem mocno pod prąd temu temu ogólnemu prądowi. Przepraszam, no. przepraszam, bo teraz, co to jest ten myj do dziur? Czyli że. A, w tym sensie, żeby wszystko myć aż do, do dziur, tak? No w ogóle niczego nie ominąć. Myj, myj, do, myj, dziur. myj do dziur, pięknie, kurczę, patrz, no. Od... Myj do dziur. <laughs> Zmienisz akcent I już jest rozwiązanie zagadnie. Nie no, że, a, a tak to prawie myśli, do że, dziur Ale że prawie po francusku, coś mm -hmm. takiego, prawda? Mej do dziur. Mm -hmm. To gigant A powiedz mi słuchaj, czy jak potem, kończysz się szkołę Jaki jest, bo zawsze jest taki moment Zderzenia czasami z tym, co, co, co wiesz w szkole, co ci mówią Z rzeczywistością? W szkole. A potem jest tak, że rzeczywistość jak no To jest i, głowa rozbita w ogóle, no przecież, no każdy ma jakieś takie swoje sny o potędze, każdy jest mm -hmm. rewolucjonistą, każdy y zmieni świat, y roz rozwali te stare formy. Chodziliśmy na spektakle z naszymi y profesorami, pedagogami, kręciliśmy głową, y chodziliśmy na jakieś y performensy, występy. Ja studiowałem we Wrocławiu, więc tam studio Grotowskiego jeszcze w jakiś tam sposób działało był przegląd teatrów współczesnych i mówiliśmy co to to jest to do czego my dążymy nie nie to będzie zupełnie inaczej no i punkt widzenia zależy jak zwykle od punktu siedzenia i jak wypuściliśmy się z tych szkół no to życie nam wszystko szybko zweryfikowało, że to nie jest takie oczywiste, jak nam się wydaje i że się wchodzi w pewnego rodzaju yy, świat schematów, ale, ale też przede wszystkim pewnych uwarunkowań. No tak, są rachunki, prawda. Tak i nie da się mhm. od tego oderwać. Tam, tam to, co myśmy sobie wyobrażali, to, to, to był jakiś idealizm. Jakieś nieumocowane w rzeczywistości rzeczy. Tak, tak. A um, no i trzeba było odszczekać wszystko, i. Co a, wtedy pomaga? Myślę, że no, pokora. No, jak czym prędzej się pojawi, tym, mhm. tym lepiej. No i się jakby zaczyna znowu kolejna szkoła. Budować, tak. Kolejna szkoła. Y Dostosować się. I tutaj. odrabianie lekcji mhm. dawno nieodrobionych. Bo tak naprawdę nikt nigdy, nigdy ich nie zadał. I tu się rozpoczyna właściwa nauka zawodu. No. Mhm. Przez te, poprzez terminowanie, poprzez prace, kolejne prace przed kamerą, poprzez y, kolejne prace w teatrze, poprzez kolejne prace przed mikrofonem. No, no jak ze wszystkim. No. Doskonalimy się, szlifujemy. No. Najpierw wsiadamy na rower i się wywracamy. Mamy pełno siniaków. Jeszcze tata nas asekuruje tym patykiem za siodełkiem rowerowym. A potem... Pamięta się takie siniaki, zapomina się o tym. Yy... No, jasne. Pamięta się. Oczywiście. Ja pamiętam jak z, 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 próbowałem z, z, z swoich sił w, w dubbingu, stawiałem pierwsze kroki. Mhm. No i, i faktycznie to był jeszcze ten trudny technologicznie czas, że wszystko musiało być jeden do jeden. Eee. Czyli były, wiesz, jakieś taśmy? Kurczę, nie było tak, tak że Tak, to się z... magnesowało, tak? To było na taśmie Ale magnetycznej. Kurczę. Tak, ja już taki stary jestem. I tylu ilu aktorów w scenie, tyle ile postaci w scenie, tylu aktorów przed mikrofonem. No więc tam się takie pląsy, wacholowania przed mikrofonem odbywały, zmiana warty. No i wszystko musiało być w tajmie, tak? Bo tam się akcja odbywała. Te postaci cały czas ze sobą gadały. No i trzeba było się wyrobić. No i taki młody, niedoświadczony... Jak ja wtedy aktor. No to wiesz pod jaką był presją. No. Yy, młody, brak doświadczenia. Yy, tu takie gwiazdy dookoła. Wow. Boże, żeby tylko tego nie zepsuć. No i oczywiście. Wtedy jest od razu zepsuć. No i pamiętam, jak się napiałem na dołem, i yy, no, stałem dumny i blady, bo tak, no, wiem to doskonale. Udało mi się. Wszystko się ukłapało pauza, gdzie pauza oddech. Wszystko, każda reakcja, każda kwestia wypowiedziane. No i patrzę z dumą na panią reżyser. Mm, a pani mówi świetnie, pani Jarku świetnie. Tylko tutaj trzeba jeszcze coś zagrać. I ja te słowa pamiętam do dzisiaj. I tak naprawdę no to jest najważniejsze w tej robocie w ogóle w, w robocie aktorskiej. Tak że trzeba coś zagrać, trzeba być prawdziwym, wiarygodnym, no i coś zagrać. Jarek, a właśnie powiedz mi, jak to jest, jak na przykład teraz spotykasz takich leszczyk? No kurczę, tyle ról masz za sobą właśnie w dubbingu, jak spotykasz takich jakichś po prostu młodziaków i oni na przykład do ciebie przychodzą. Jest coś takiego, w ogóle taka sytuacja, że jakaś na przykład rada i panie Jarku chciałby... No tak, no ludzie w różny sposób reagują, yy, no, i, no i też to jest takie, no przepraszam, trochę niedojrzałe, szkolne. Jaka rada? No nie ma żadnej rady, no. Rada jest jedna, trzeba zasuwać, trzeba... Ale poczekaj, ale to jest nie dojrzałe, jak ciebie o to pytają, czy nie no, powinni pytać? No bo, bo nie ma żadnej rady. No, no. Szymon, no, no to, jak ma. ja bym przyszedł do ciebie i zapytał cię, no, Szymonie, y, 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 jaką byś dał mi radę? Y, jak zostać dziennikarzem? Jak ten, no, Boże. No, Jezu, to bym cię odesłał, wiesz co, nie wiem. Do... Jest tyle różnych dróg, możliwości, ideologii, inspiracji, o czym tu w ogóle... To jest temat tak, tak, rzeka. Tak. Nie ma jakiegoś jednego zdania, jednego nie ma, słowa. No nie ma, nie ma jednego słowa, jednego zdania. No, yy, ludzie zostają, nie wiem, uprawiają ten zawód z powodu drugiego człowieka, którym się, nie wiem, zafascynowali, tak, tak, który tak. był dla nich guru, był mentorem. No i ojej, to jest fascynujące, chciałbym tak jak on. A są też inne motywacje, nie, no, nie wymieniajmy tego wszystkiego. Natomiast. Yy, no jest jedyna rada, no. trzeba, yy, trzeba ćwiczyć, trzeba stukać uparcie tam do tych drzwi, powoli yy, zacząć od jakichś małych form terminować powoli, 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 powoli. I to no to jak wszystko samo z czasem przychodzi. No. Czyli rozumiem, że jak przychodzi jakiś młodziak z wypiekami, to. Yy... Przynosi płytę i mówi. O, proszę, tutaj są moje wyczyny dokonania, yy, ale. Yy, yy, w jakim znaczeniu wyczyny dokonania? Wszystkie pańskie nagrody? Nie, nie, nie. No chodzi o to, że no, ja tu pokazuję swoje umiejętności. Aha. Jak pan potrafi imitować różne głosy, tak? Jak pan zmienia? No, 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 no. Ja pan wierzę na imieniny u cioci, Na imieninach Wszyscy to robią. Każdy z nas potrafi imitować. Jarek, ty jesteś ostry. Ja nie jestem ostry. Ja jestem realistą. Kurde. I tak? mówię, no, czy znaczy, no, no może, tak. nie wiem, no może ktoś tak to odebrać, no ale... Jak, jak występuję w tej roli reżysera. No właśnie, reżyseruję też. Bo mam zysk, jak się dowiedziałem, pilnik. Ale no nie robię tego po to, żeby. Ale domyślam się, dlaczego pilnik, tak? Bo jestem uczciwy i wiedząc o tym, do czego aspirujemy, to nie porzucam kogoś. Bywasz ostry, Jarek? Nie, ja bywam uczciwy i po prostu. Jedziemy, piłujemy, aż uzyskamy efekt. No. I to nie, a to nie jest, żebyś mnie dobrze zrozumiał, to nie jest na e, e, w jakichś emocjach, na jakichś e, wyśrubowanych e, sytuacjach. E, gdzie... Nie będzie nigdy w jakiejś książce Inpektywa, lata. I... Po latach, że spotkałem je boberka, i pilnik mnie tak przepiłował, że do dziś Niektórzy nie. Się... Mo... Niektórzy może pewnie mają powody się poskarżyć, ale, <laughs> ale to nie o to chodzi. No. Nie robię tego po to, żeby cokolwiek komukolwiek udowadniać. No, no ma być dobrze już, no. tak jak kiedyś. Yy że Rzemieślnik, który produkował zamki do drzwi, w, nie wiem, w średniowieczu, robił takie duże, wykuwał, to na wewnętrznej stronie wy, 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 wycinał napis, Pracę swoją wykonałem najlepiej, jak umiałem. I ja chcę móc napisać pod każdą rzeczą. Czyli tutaj, to, bo ja prawie cały sposób? wydrukowałem, bo tak poprosiłem we wydruku mi słuchaj w ogóle jakby dorobek Jarka i słuchaj, nagle się okazało, ona mówi, Szymon, tam mi się już skończyły kartki tak, wiesz, w drukarce. Lecę po następną ryzę. No. <laughs> wiesz, ale czy, czyli jest tak, że śmiało można powiedzieć, że na tym zamku każdym, czyli na tych wszystkich ponad 600 rola gdzieś tam z tyłu jest napisane, wykonałem swoją robotę Jarosław Boberek, to ja, słuchajcie. Yy, <tryk> tak, mogę powiedzieć, że byłem uczciwy w tym, co robiłem. I To nie, jakby nie przesądza tak. efektu ostatecznego, no bo tych składowych jest dużo więcej. Tam nie tylko jest Boberek, tam nie tylko... <tryk> tak. No, są różne uwarunkowania, tak? Więc no, no nikt poza tym nie zna Przepisu na, na sukces. Natomiast y, ja tak, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to wszystko, co zrobiłem do tej pory, robiłem na 100%. Na to 100%, każde 100% jest oczywiście inne. No, mamy różną tak, dyspozycję, tak, tak. y, każdego dnia inną. Dzisiaj mnie boli głowa, jestem chory, nie wiem. Mam cierpię z powodu jakiegoś zawodu sercowego i tak dalej, i tak dalej. Jak każdy Róż normalny rzeczy człowiek się, zają, tak. się zdarzają. Więc no, jakby forma m, tego sportowca jest każdego dnia inna, ale nie ma odpuść. M to jest moje dzisiejsze 100%. Słuchaj, a powiedz mi, a czy jak tworzysz te postaci, to na przykład wiesz już w trakcie, na bazie tworzenia, kurde, tak to będzie kultowe, albo tak to mocno wejdzie. Nie, nie. czy to no to, to się potem dzieje? Ale gdzie tam? No co ty? Nie ma. To, nie, nie, no absolutnie nie. To trzeba być, to w ogóle, to nawet nie ma myśli o tym, to może potem jakaś refleksja przyjść, nie? Ale, ale w trakcie to jesteś skupiony, skoncentrowany maksymalnie na tym, co robisz i nie myślisz o efekcie, bo nie robisz tego dla efektu. Kompletnie. Ty robisz najlepiej, jak prostu, możesz. Widzisz, to. to nawet, to, to, to też nawet, nie, no, wiadomo, że robisz to najlepiej. Chodzi o to, żeby jak najlepiej, jak najudatniej, to takie fajne słowo zapomniane, jak najudatniej wejść w buty postaci. Przecież ci, robisz dobrze, a potem nagle nic cenizowego dopada ciebie, cholera, trafiłem. Jest, je, jest to wszędzie, na przykład, prawda, albo słyszysz, albo... Do... No, no tak, no i to jest zawsze zaskoczenie. Pamiętam, jak robiliśmy spektakl i... Punktem centralnym był taki wielki kredens, szafa taka ogromna, przez którą przechodziliśmy i siedzimy za nią. Za chwilę ma się rozpocząć kolejna akcja. I tak siedzimy tam za tą szafą, patrzymy na siebie umordowani, bo to już, już nie wiem, chyba próba generalna była. I patrzymy, mówimy, oj, oj, będzie hit, będzie hit. Oczywiście to była ironia a parę dni później okazało się, że jest hit. Więc my tak często do końca nie mamy świadomości. Co to było? Jak... To był Kubuś P. w no. reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Stówie. Tak. Y... I mówiliście o tym ironicznie, tak? tak Myśleliście tak. sobie, że nie no dacie bo już, rady. No, bo to, to był z To już nawet nie było w kategoriach damy radę. No damy radę, zawsze damy radę. No tak czy inaczej wychodzimy im tego się od nas wymaga, ale no umęczeni utyrani jeszcze z tacy no, zwątpieni i tu nagle pada dam leży trup jest sukces no, nigdy nie wiadomo, no, ale to jest. To tak. Nie robi się tego dla odniesienia sukcesów, oczywiście. Po prostu, tak. Ważne jest, jest. Tylko oczywiście, najlepiej, jak można. Ważny tak. jest, no, jest odbiór, ważne jest, jak ludzie to przyjmą. No Robimy to, żeby sprawić ludziom frajdę, żeby ich wzruszyć, żeby ich tak. rozśmieszyć, żeby ich przestraszyć. Tak, oczywiście. Po to jesteśmy tymi pajacykami. Ale no, trzeba przede wszystkim wyjść i załatwić sprawę. I na tym polega ten zawód. A tamte te, te ten ewentualne te brawka, to no, przyjdą albo nie przyjdą. No, robimy po to, żeby przyszły, ale... Słuchaj, a jak się traktuje taką, wiesz, na przykład popularność, tak, tak jak mówię o tym królu Julianie z Madagaskaru, czy to jest tak, że może być to czasami taką trochę kulą nogi, bo wiem, że nie zawsze na przykład lubiłeś pytania o to, a jednocześnie wiesz, nagle inscenizowego staje, staje się coś takiego, że może, nie wiem, wyobrażam sobie, że jesteś u kogoś na grillu i nagle słyszysz działki obok, że to ktoś puszcza. No tak, no był taki okres w życiu yy, ludzkości, że tak było i, i byłem przekleństwem. I jak to, ale, to, to ale jak to byłeś przekleństwem? No, no bo no, tak przecież... jest z każdym przebojem. No ale to, jest to taka... nie, ale ty nie jesteś przekleństwem. No ty jesteś jakby darem. Jasne, natomiast no. to, co z tym potem inni robią, no, wiesz... Tak, no więc ja o nie tym mówię. To... No, no nie mam na to wpływu i yy, piosenka Wyginam śmiało ciało po prostu przeorała kraj wszerz i wzdłuż yy, i wywołała określone reakcje i ja potem już miałem takie zwrotne, że Jarek ja wyjechałem na wczasy, ale to jest jakieś przekleństwo. Ty dalej jesteś ze mną. Facet za płotem co chwilę puszcza, wyginam śmiało ciało. Ja zwariuję. Yy... No ale tak, ty ale nie ale możesz być, zawsze... się tylko cieszyć. No słuchaj. No. No, ale zawsze, Szymon, zawsze tak. jest. Yy, yy, tak jest z tak zwanymi przebojami. Dochodzi do nadużycia. No, to jest tak, schemat tak, tak, tak. mydełka fa. No. no wiadomo, tak tak. Yy... I zostajemy zajechani. A że było najlepsze to, że mydełko fa tak naprawdę było trochę piosenką satyryczną Żartem, w sumie. Żartem. Mhm. I, i, I nagle się okazało, że jest właśnie... No, jest hit, no. Serio hitem, prawda? No przecież nawet tak. ty mnie zapraszałeś do swojego programu, pamiętam, żebym u ciebie wykonał Wyginam Śmiało Ciało. I ja zapytałem panią, która do mnie zadzwoniła. Dobrze, ja zadam pani jedno... Proste pytanie. Wiem. Jako kto ja mam to zaśpiewać? No, no jako, no jako pan, no. No pan będzie śpiewał. Mówię, nie, nie, droga pani. To jest piosenka, którą śpiewa król Julian. I jak my to zrobimy? To nie śpiewa Boberek, tylko król Julian. No ale to pan będzie miał wszystko, co pan będzie chciał. To w ogóle jakby girlsy, nie, pióra. No, no ja wiem, tylko że ja nie mam, nie, ma, nie znajduję powodu. powodu, żeby wykonać ten utwór. Wykonuje go król Julian. I co ja mam pójść i go wykastrować, tego Juliana, zabrać mu głos i się teraz wozić z tym po Polsce, bo to tak fajnie wyszło? No tak, ale ludzie się dowiedzą, kto to śpiewa. Ja mówię, ale to ludzie, ci, co się mają dowiedzieć, to się dowiedzą, a, a ja nie mam ambicji. Kurde, odmówiłeś mi, widzisz, i mi to położyło cały sezon. No ja tak nie. na to liczyli. No tak, kurde. <gry> ale dobra, ale na przykład gdyby wtedy, no, to czego brakowało, żeby ona na przykład powiedziała, dobrze, śpiewa pan jako na przykład, nie wiem, cholera, Antoni Macierewicz na przykład tego Juliana i układamy do tego tekst satyryczny, to wtedy byś się zgodził? No to jest już zupełnie co innego, to jest jakby Tak, nowa, tak. No wiadomo. No, twórczość, no, no to jasne, no to ja z tego żyję. Kurde, gdybym mógł cofnąć tę sytuację, no, już nie cofnę. Ja z tego żyję, że tak. zatrudniam się Wykonując różnego rodzaju właśnie rzeczy no, aktorskie. Ale pamiętam, jak zrobiliśmy parodię Serce i Rozum i y, robiliśmy taki kukiełkowy y, wersję, tylko to, że byłby zdaje się, sorry, że tak powiem, ale penis kontra, teraz właśnie chyba rozum czy coś. I, jakoś zrobiliśmy swoją wersję w swoim programie, taką y, parodiowaną. No, to wiesz, jeżeli coś jest parodiowane, jeżeli coś tak się wżarło w umysły, to znaczy, że to kurde stało się klasykiem, wiesz co chodzi? To jest nie można przed tym uciekać, wiesz, no. No, no, no. tak, no, ale też ma się do tego jakiś określony stosunek, no. tak. ja nie, nie lubię nadużyć, no i jak do nich dochodzi, no to nie czuje się człowiek fajnie, no, wiesz. Um. Czyli no, jak ale, my ale robiliśmy jest, parodię znaczy, tego serca i rozumu, to ci nie, yy, się nie ja czułeś z tego. Nie, nie, nie ja tego nie widziałem. W takiej ale z tym nie, Julianem. Nie, ale to wiesz, tu, hmm. to jest jakby zupełnie innego rodzaju odprysk, nie? Tak, tak. Ja mówię o takiej fali Yy, która przyszła yy. niech pan przyjdzie bo zaśpiewa dokładnie. bo to jest ta, I ja miałem mnóstwo mnóstwo, mnóstwo propozycji. propozycji żeby wyjść i tę piosenkę wykonać w jakimś programie, Opole, sopot tak no w, dokładnie w jakimś programie yy, poznańskim był taki program tak. muzyczny, nie wiem, z batutą i humorem, czy coś podobnego. Tak, tak, nie? tak, był, był, był. Tak. Nie chcę zmyślać, bo nie wiem, czy to tak. ten program, w każdym razie podobna forma. I żebym ja tam wykonał utwór, wyginam śmiało ciało, ja mówię, nie, nie wykonam. No i poradzili sobie, zaśpiewał to śpiewak operowy. I to ja. była jazda. To po Źle. prostu. Nie, no to była miazga, no bo to to była rewelacja, bo pan śpiewał. Wyginam się miało ciało! Wyginam się miało ciało! Ja wiem, nie ale to wie, tak nie może. Wierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Obok stały panie w strojach ludowych z koła gospodyń wiejskich i. Dla mnie to trzymając się, podboczki właśnie były jego gersami, i tam. Słuchajcie, piękne panienki. Ale to aż fajne. No super, super. No więc z każdej sytuacji. Ale słyszałeś jeszcze jakieś inne takie wersje, które cię bolały? Nie, już nie. Nie, nie, nie. Nie, ale to, wiesz co, ale to, to mi się podoba, to fajnie, że to powiedziałeś, to, że dzwonili ode mnie. Kurde, ja muszę znaleźć te osoby. Kto to dzwonił i właśnie tak przedstawi sytuację? Bo to chyba odpowiednio trzeba było przedstawić sytuację i dana się jakiś kontekst, który miałby sen, sens. A nie tylko dlatego, że przyszedł i śpiewa. Wiesz, co chodzi? Tak to myślę. No, Szymek, ale to już jest przeszłość. To są Wiem, chyba... cholera, no. no. i dobrze. Błędy młodości, tak to Błędy nazwijmy. młodości. Słuchaj. <laughs> ale wiesz co, e, powiedz mi, jak się kręci e, serial, kultowy serial Watacha. Yy, powiedz mi, czy to jest, bo, bo do tej pory ten serial dziś jest jakimś fenomenem. Wszyscy mówią, że, 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 że to jest coś takiego, co my, potra Polacy, potrafimy. W, w gonitwy, las, bieszczady, że to jest takie nasze, dlatego to tak dobrze wyszło. Wiesz co? No, yy. Trudno mi. Yy. Trudno mi też o tym mówić, bo, tam, bo jestem z tego tam, ze środka, nie? I wiem tak, jak, tak, to, tak. A, jak to powstawało. I tu znowu też nie wiedzieliśmy, jak zostanie to przyjęte jak, a, jak zwykle, ale no, to było wyzwanie, y, chociażby przez fakt tej konfrontacji z niełatwą przyrodą y, Bieszczadów. Y, z takim surowym y, przyjęciem nas przez tę przyrodę. Y, ale sam rodzaj. Myślę narracji, opowiadania e, takiego nieefekciarskiego, bo myśmy tam nie stawiali specjalnie na efekty specjalne, nie? No takie. właśnie, bo to jest takie, kurczę, polskie, my w to umiemy, wiesz, las... Yy... Ale tak właśnie chcę tak właśnie a, gdzieś na... No gdzieś poszukać ducha tego miejsca, tak? przez spotkanie odpowiednich ludzi i wrzucenie ich w jakąś tam określoną problematykę. To jest ciekawe, co mówisz, bo jak przymierzano się do tworzenia kolejnego sezonu, to tam ambicje były ogromne, jeśli chodzi o to, kto ma być autorem ostatecznym scenariusza. No i nawet y, HBO przysłało swojego jakiegoś asa z rękawa, takiego pana, mhm. co tam y, współpracował z twórcami Gry o Tron, między innymi. No tak, taki, tak. taki wow, przyjechał pan policer. I poszedł na, grzy na grzyby. I, i, poszedł i, i... na grzyby, zabrali go w te Bieszczady, wozili go, pojechali z nim na Ukrainę, żeby się nasączał klimatem tego miejsca i powiedział, że to nie ma sensu, że on on tego nie dźwignie. To musi być ktoś stąd. Kurczę, no widzisz? No to tak. No i szacun dla człowieka, nie? Bo zobaczył te mchy, zobaczył te podgrzybki. Tak, te sobie, kurczę, nie moja się rzeczywistość. Wilki, no. Już końcóweczka, ale proszę bardzo. To dla ciebie. taki będę być. piękny i gładki, no. Więc. Nie y... dał rady, tak? No tak. Powiedział, że. Yy... No, że to musi być ktoś stąd. A wiesz, że to jest najwyżej oceniany polski serial. Ja tam, wiesz, przeglądałem właśnie tam tu film web, coś i on ma najwyższe, najwyższe yy, oceny. I on, wiesz, naprawdę na świecie, wiesz, ludzie to jakby, kurczę, doceniają i to myślę sobie, że to jest coś, co, wiesz, w co my potrafimy. Mhm. Ale powiedz mi, czy wtedy, jak się gra właśnie w takich, wiesz, w, taki, w takich bieszczadach, to trochę też jest cholera przyjemność? Bezwzględnie, no. Dla mnie z, mhm. z, z, z punktu widzenia Takiego, no bo ja, jakby to powiedzieć, zacznę inaczej. Ja mam naturę empiryczną, ja uwielbiam doświadczać, ja uwielbiam mierzyć się z czymś, z czym się jeszcze nie mierzyłem i lubię, lubię takie sytuacje ekstremalne, lubię wyzwania. No i to samo mnie gdzieś intryguje i frapuje przy uprawianiu tego zawodu. Więc jeżeli mam być w jakichś trudnych, wymagających warunkach, jeżeli zadania są też jakieś tak, tak, skomplikowańsze tak. od tych codziennych, to ja to uwielbiam. No. No myślę, że nie jestem odosobniany, ale ja nie lubię domowego takiego ciepełka w, w uprawianiu tego zawodu. No. Takiego spokoju, takiego pitu, pitu, to nie, nie. Ja nawet, jak kiedyś w jednym popularnym serialu wystąpiłem, yy, jako taki tam, no niedobry, niekoniecznie miły, dobry człowiek. I mia miałem. Yy, Który serial? Nie mogę powiedzieć. Yy, Dobra. Mo moją yy, partnerkę yy, wywoziłem do lasu i tam ją tak. porzucałem. No to zrobiliśmy to. Miałem takie ambicje, po prostu jak w gangsterskim kinie. I ekipa była przeszczęśliwa. Jezu, zarąbiście! Wreszcie po tylu latach coś się dzieje. Bo no, ja do tego lasu wjechałem na pełnej. Yy, wiesz, wszedłem w poślizg. Yy, no i to tak yy, robiliśmy, że no, nie, można było odnieść wrażenie, tak. że ja przy dużej prędkości ją wywaliłem z tego samochodu, a potem jeszcze zawróciłem i chciałem rozjechać. <grym> No i raz, że ja miałem Friday, dla mnie było to oczywiste, że A co tak to za zawód? tak Friday, bo chciałem rozjechać. Co, to to co? No bo no bo to musi mieć <noise> tak, jakąś tak, 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 tak. jakość i im bardziej jest, Aha. wiesz, blisko przekroczenia granicy, tym, tym lepiej. No, ważne żeby tej granicy nie przekroczyć, ale tylko się do niej zbliżyć. No i to było super. No i widziałem po ekipy, że w ogóle Jezu, wreszcie to się dzieje, ale super, ale super. Więc to lubimy, no więc tak. taki wyjazd w bieszczady. Super, że stoisz po kolana w błocie zimno. No oczywiście potem szukasz tego komfortu, no bez przesady, ale szczerze z mojego doświadczenia już paroletniego aktorskiego powiem ci, że im gorzej, tym lepiej. Tym lepiej cię traktują. Ekipa tak dba, tak pieści, no bo wie, że tu już jesteś wystawiany, wystawiony na jakieś tam ekstremalne próby. I teraz ostatnio też miałem takie dość trudne zdjęcia, e, że leża, leżałem w, w zalany krwią. To będzie, tak? To będzie, w poszatkowanej kapuście. Cześć, bo ja zrozumiałem tytuł, w poszatkowanej kapuście. Nie, ja leżałem. Ja Aha, okej. Mokro, nieprzyjemnie, zimno, no w każdym razie i, i co chwilę padało pytanie Jarek, Jarek jak się czujesz? Jarek, Jarek, ten, y, czegoś potrzebujesz? I to jest super. I to ja wiem, że nasze ekipy filmowe są takie, że jak ci scenariusz dowali to oni ci zawsze w tej opresji podadzą rękę. To Czyli kurczę, najlepiej a która się traktuje, jak jest naprawdę w poszatkowanej kapuście, w mchu, w błocie, to wtedy... W błocie, tak... oczywiście. Panie, panie Jarku, może rosołek, bo tam pan już to od paru tak, godzin. No. Ja grałem kiedyś Hawaję, a padał śnieg z deszczem e, i miałem koszulkę w kwiatach z krótkim rękawem. Yy, no to, to miałem najlepiej wtedy <noise> To jest niesamowite Czyli taki wiesz, ale ekstremalnych sytuacji Bo wtedy mnie najlepiej traktują tak, tak. <noise> Słuchaj, uwaga Teraz parę pytań bardzo dziwnych, proszę bardzo Co byś chciał w sobie zmienić? Hmm. Dłuższe nogi mógłbym mieć Dałoby mi to Parę centymetrów wzrostu I taki byłbym troszeczkę, myślę Mniej kwadratowy, taki zgrabniejszy byłbym to tak wizualnie, a resztę, no nie wiem, może bym trochę gadulstwa przyciął. No, e... ciekawe swoje twoje gadulstwo. No, wiesz co, no, no mogę się łudzić taką nadzieją. No. <grym> Uwaga, z czego śmiejesz się na głos? No z jakiegoś, okay. z jakiejś, no wiesz, no mega, mega... Śmiesznej, mało przewidywalnej sytuacji. No. Opowiadałem tu o dziadku. No to tu się na głos śmiałem non stop jak lepałem w stół leżąc pod tym stołem, rączkę oblacik, i błagałem dziadek, przestań. Błagam, przestań, przestań. Eee... Jaki był popisowy numer dziadka? Taki, przy którym wszyscy, że tak powiem, lali. Nie, to, było, to była cała masa różnych dowcipów sytuacyjnych. Tak, tak, tak. Tako... To trudno, prawda? Bo to nie jest czasami jeden żart, tylko. Tam. Był takim obserwatorem rzeczywistości. Ile masz par stryk? butów? <laughs> no, jeżeli będzie słuchać tego moja Magda, no to ja muszę powiedzieć. Yy... Muszę się przyznać, że mam dużo par butów. Ja nie wiem, nigdy ich nie liczyłem. Ale obawiam się, że mam więcej od niej. Znaczy na pewno mam więcej od niej. Co? <laughs> to dobre. No. Kurcze, co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii 50 zł? Dałbym je najbardziej potrzebującym. Jakiego smaku lodów nie ma powinien być? O kurczę, ja jestem takim dość słabym lodziarzem. Yy, ale... Hmm, lody, lody, lody. Świat tak zwariował, że właściwie są chyba już wszystkie smaki. No nie, na przykład. Lodowe, będzie pizzowy no. albo na przykład. No obawiam się, że jest. O smaku internetu, wiesz? O, to chyba, że tak. No. O smaku, wiesz, yy, wymęczonego blatu stołowego. No. Czy coś zbierasz? Zbierałeś? Tak. Zbierałem kiedyś etykiety od piwa. Korespondowałem z całym światem, wiem, Etykiety z całego świata. A z kim naj, 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 najdalszym, że tak powiem, najdalej położonym amatorem etykiet Japonia, Australia. Nawet nie tak? było miejsca, zakątka, ziemi, skąd nie. Zewsząd, naprawdę. Chyba tylko z Falklandów nie, nie miałem, ale. Tam raczej same pingwiny. To... I miałeś jakieś takie super rzadkie piwo. Takie, które... No miałem też ety etykiety przedwojenne. Miałem takie, A. które już z, z racji wieku wyleciały z obiegu. To takie też miałem. Słuchaj I zbierałem, ty... ale czekaj, czekaj, i zbierałem jeszcze no. chrząszcze. Zbierałem. Tak? Nie no proszę! Tak. Naprawdę tak. chrząszcz, ale tak. żywe czy suche? No, suszyłem je. znaczy preparowałem je. Ja miałeś jakieś takiego super rzadkiego książca. Znaczy, nie wiem, czy aż tak bardzo rzadkiego, ale Jak no... się nazywał? No moja przygoda zaczęła się w momencie kiedy na oknie wylądował tycz cieśla i Kto? tycz cieśla tycz? cieśla dobra tycz cieśla To taki mały owad o bardzo długich czułkach. Wiem, on super wygląda. Tak, tak ale ale taki miał, taki miał z koziorogiem dęboszem, bo te wyglądają podobnie. A że zyskuje wiarygodność. Rewelacja. A jeszcze jak mi podasz łacińską nazwę, pewnie. A nie, 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 to już tak to w niej nie jest. Ale moja ulubiona, chrząszcząca nazwa to jest Gunioczerwczyk. I co robi, jak wygląda Gunioczerwczyk? Gunioczerwczyk jest takim małym owadem o takim bardzo ciemnym, ceglastym ubarwieniu pancerzyka, takim opalizującym. Super. Słuchaj, a trochę to Trochę do jest... Biedronki podobny w kształcie, taka, taka kuleczka. Ale nazwę, wiesz, ale nazwą no, ja jest lepsza od, od, od Biedronki, no. wiesz? Nie, daje radę, naprawdę. Hmm? Bo tak, wiesz, trochę Gunio to tak jakby imię, tamto to nazwisko, wiesz, prawda? No taki no. hrabia trochę. Dokładnie. Hrabia. Nie, podoba mi się. Co jak spędzasz wolny czas? Nie wiem, siłownia, Netflix, eee, robisz powidła, no. Gunio Czerwczyki <laughs> suszysz. No wszystko razem. I potem się zamieniam w Gunio Czerwczyka sam. Ja y, bardzo lubię spędzać y, wolny czas z bliskimi. Kiedy tylko jest taka możliwość, to im ten czas swój dedykuję, ale oczywiście robię też coś dla siebie i trochę się ruszam, no i spędzam też wolne chwile na sali sportowej. Ale jaki to sport jest? No taki mieszany. Sztuki walki? No takie trochę tam. A no, e, MMA, trochę na serio? Trochę, trochę tego, trochę tego tak. I no i oczywiście. Nie, treningi wydolnościowe, wysiłkowe, siłowe, tak. Kurczę, no fajnie. Słuchaj, nie, wiesz co, bo, bo czytałem sporo wywiadów z tobą. A i lubię żagle. Ja, żagle, lubisz żaglówkę. Mm -hmm. Kompletnie. Ja Ale nie... taki morze i oceany. Aż nawet tak. Mm -hmm. A, no właśnie, to o tym słyszałem. To bardzo. I to takie jakieś dalekie rejsy, 360 tak? 360 stopni robisz po prostu luk i po horyzont nie ma nic. I to jest najlepiej. I nawet Gunio Czerwczyka jednego nie ma? Nie ma jednego Gunio Słuchaj, twoje Czerwczyka. dzieci wiedzą, kto to jest Kuszelas. Kurde, bracie. No. Słuchaj, ja pamiętam, jak mój dziadek to mówił. Tam rozmawiał przez telefon z, yy, z kolegą i ja nagle słyszę Kuszelas. Pytałeś mnie, z czego się głośno śmieje. No to właśnie się głośno zeszło. Kuszelas. Powiedzmy, kto to jest Kuszelas. Yy, no, Kuszelas powiedz ja. yy, to jest postać, yy, która wiele, wiele, wiele lat temu się Pojawiła. Yy, I jak. A kto, to, kto to wydał na świat? Dziewoński. Dziewoński. Właśnie. Edward Dziewoński. Edward Dziewoński. Yy, kuszelas, jakimś takim i głosem. Tak, swoim. I, i to, tak naprawdę kontekst nie ma żadnego znaczenia, tylko sposób wypowiedzenia tego nazwiska, tak? Kuszelas. Kuszelas jestem. Super. Tak. E, no i tak się wydurnialiśmy z dziećmi, bo to tak mi też trochę po dziadku zostało. No to tak się witamy i moje... Kuszelas! Naj, najmłodsze dzieci mi Kuszelas! Kuszelas jestem! <noise> Słuchaj, genialne, bo ja to pamiętam, jak mój dziadek tym kuszelasem męczył mamę, męczył swojego kumpla przez telefon. Kuselas. Kuszelas! Kuszelas <noise> jestem! Dziadek nie miał jakichś takich możliwości głosowych, ale tego kuszelasa pamiętam. Czyli, yy, no... Szacun, bo wiesz, to pokolenie no mogłoby naprawdę nie, nie, nie wiedzieć nic, że, że, że okuszela się, że istniał ktoś taki i że to był Edward Ziewoński. Ostatnie pytanie. Kogo widzisz w, w lustrze? Gościa, któremu mogę z zupełnym spokojem spojrzeć w oczy. Bez yy... Bez jakiegoś rumieńca wstydu, i możemy sobie uczciwie popatrzeć w gębę. I. No i to mi się podoba. To To w tej relacji lubię najbardziej. Dzięki, Jarek, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.